Jak zobaczyłam niedawną konferencję zorganizowaną przez prezydenta Malinowskiego, gdzie przedstawiał sytuację miasta i szpitala, i zobaczyłam slajd, w którym on jakby sugeruje, że to minister zdrowia Konstanty Radziwiłł każe mu iść do Naczelnego Sądu Administracyjnego, żeby w sprawie właśnie wyjaśnienia własności, no to stwierdziłam, że jednak no coś jest tutaj nie tak. Świadczy, jakby dowodzi na to, że to nie kto inny, tylko pan prezydent Bronisław Malinowski był odpowiedzialny za to, co się dzieje w szpitalu. Bo na siódmej stronie tejże odpowiedzi ministra jest napisane, że nie ma wątpliwości, że w dniu 1 stycznia 1999 roku szpital został przyjęty przez miasto wraz z pasywami i aktywami z mocy prawa. Że nie ma wątpliwości, że od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia dzisiejszego miasto Grudziądz wykonywało faktycznie prawa i obowiązku organu założycielskiego wobec szpitala. Nie ma wątpliwości, że podstawą przypisania miastu na prawach powiatu Grudziądz kompetencji organu założycielskiego w okresie od dnia 25 czerwca 2001 roku do chwili obecnej jest artykuł 164 ust. 3 Konstytucji, artykuł 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przewidujące domniemanie kompetencji gminy w zakresie zastrzeżonym do kompetencji powiatu i samorządu województwa. Szanowni Państwo, nie ma wątpliwości. I to w długim wywodzie pan minister przedstawia. Na końcu mówi, jednakże jeżeli pan prezydent uważa inaczej, no to nie ma innej rady, tylko iść do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja uważam, że to, co robi w tej chwili Urząd Miasta i pan prezydent, to jest nic innego, tylko oddalanie w czasie tej katastrofy, która ma nastąpić. To jest próba przerzucenia odpowiedzialności na kogoś innego. To jest absolutny brak poczucia odpowiedzialności wobec mieszkańców Grudziądza, którzy go wybrali. Jakoś nie widziałam w tej konferencji prasowej pana Malinowskiego, żeby pochwalił się raportem z audytu, który powstał, który został na koniec kwietnia doręczony panu prezydentowi. A raport ten z audytu dotyczący kluczowych obszarów funkcjonowania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imienia doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Tak nazywa się ten raport z audytu. On powstał, właściwie został zrobiony na wniosek ówczesnego pełniącego obowiązki dyrektora szpitala, pana doktora Michała Jączyńskiego. I dobrze by było, żeby mieszkańcy Grudziądza zapoznali się, to jest informacja publiczna, każdy może ten audyt przeczytać, żeby zapoznali się z tymże audytem, który jak gdyby no, mówi jasno, kto jest za wszystko odpowiedzialny i że wskazują te długi, które są rzeczywiste, w tym audycie są wskazane, one są jak gdyby udowodnione. Mało tego, tu jest bardzo interesująca rzecz. Powiedziano, że przetargi organizowane w szpitalu były ustawione pod jednego wykonawcę, albo w ogóle ich nie robiono. Szanowni Państwo, czyli to jest w ogóle sprzeczne z prawem zamówień publicznych. To jest w ogóle katastrofa. Szanowni Państwo, również wskazano, że nie prowadzi się dokumentacji działalności gospodarczej, że nieprawidłowości w zakresie wdrażania programów naprawczych. Napisali audytorzy, że
Plany naprawcze na lata 2013 i 2014 opierały się na całkowicie niespełnialnych przesłankach. Rozumiemy, Szanowni Państwo, czyli tak naprawdę od z góry było wiadomo, że to się nie da spełnić. Dalej, że funkcjonowaniu działu informatyki i teletransmisji jest niedostateczne, czyli brak rozwiązań, które ochronią dane wrażliwe, co jest bardzo ważne w tej chwili. Dalej, nieprawidłowości w procesach zakupowych oraz nieprawidłowości wydatków ponoszonych na środki medyczne względem pozostałych środków. Czyli tam są ogromne różnice, zupełnie nieuzasadnione wydatki. To jest niewytłumaczalne również. Wskazali również na tym, co powiedziałam wcześniej, że na przykład powstanie spalarni w szpitalu zostało bez uprzedniego przygotowania istotnych warunków zamówienia. Czyli zbudowali coś, zupełnie nie wiadomo na jakie podstawy. I wybrali wykonawcę. Tak? Również wskazano nieprawidłowości w zakresie polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest tych wniosków bardzo dużo. I dobrze by było, żeby pan Malinowski się z tego wytłumaczył. Bo to nie jest, ja słyszałam, gdzieś widziałam taki wywiad z jednym z prezydentów Grudziądza w sieci, że ten audyt był nierzetelny. Takie zostało powiedziane. No, jeżeli ten audyt był nierzetelny, wszystko co wokoło jest nierzetelne, to co Rio napisało nierzetelne, to co NIK jest napisane nierzetelne, no to przepraszam bardzo, to niech pokażą rzetelne informacje nam, bo my ich nie mamy, rzetelne dane. My po prostu ich nie mamy. Ja po prostu uważam, że prezydent miasta Grudziądza świadomie, absolutnie, zupełnie świadomie powoduje, dąży do katastrofy miasta. I tutaj chcemy apelować, żeby do jakiegoś rozsądku, do jakiegoś elementarnego poczucia, nie wiem, sprawiedliwości, no, do pana prezydenta miasta. O ten audyt zwracali się do pana prezydenta radni. Do dzisiaj go nie otrzymali. Natomiast no, dysponujemy tym audytem, ponieważ audyt jest dostępny na stronach internetowych Gazety Pomorskiej. Dzięki tutaj informacjom od dziennikarzy i mediów mogliśmy się z tym zapoznać. No ale samo to, że dowiadujemy się o tym, czy jest on umieszczony na stronach internetowych gazety, a nie został udostępniony radnym, też jest wiele mówiący. To jest raz. Dalej, jeżeli chodzi o ten absurd polegający na kwestionowaniu czy kontestowaniu swojej roli organu prowadzącego, to jest nie tylko działanie no, niezgodne z prawem i dezintegrujące działalność szpitala, ale jest to również działanie piekielnie kosztowne, ponieważ ono tak naprawdę odbiera możliwość jakichkolwiek innych zachowań, bo jak rozmawiać z instytucjami finansowymi, jak rozmawiać z bankami o jakimś kredycie restrukturyzacyjnym chociażby, jeżeli szpital nie ma organu prowadzącego, to jest raz. Ponadto ja nie wiem, czy na ile prezydent Grudziądza zdaje sobie sprawę, że gdyby dyrektor szpitala poważnie potraktował te jego absurdalne kwestionowanie swojej roli, to praktycznie szpital zostałby jednego dnia sparaliżowany, bo prezydent, który za wszelką cenę nie chce się przyznać w żaden sposób, że jest organem prowadzącym, nie dostrzega tego, że dyrektor szpitala każdego dnia podpisuje dziesiątki dokumentów, w których wskazuje jako organ prowadzący szpital gminę miasto Grudziądz. Dyrektor szpitala codziennie podpisuje, sądzę, kilka, a być może nawet kilkadziesiąt dokumentów. Dlaczego? Dlatego, że składając jakąkolwiek ofertę, rozpisując jakiekolwiek postępowanie przetargowe, musi wskazać organ prowadzący. I wskazuje tam na miasto Grudziądz, bo inaczej nie kupiłby
strzykawek, nie kupiłby leków, nie kupiłby niczego, no bo tam to musi być w tej procedurze utrzymane. Jakoś to prezydenta Grudziądza nie zastanawia, nie każe mu się zachować inaczej. Jak Państwo wiecie, za godzinę niecałą rozpoczyna się posiedzenie komisji przed sesją, natomiast o godzinie 16 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zwołana przez z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, poświęcona kwestii utworzenia, powołania Rady Społecznej Szpitala. Do takiego działania zobowiązał nas wojewoda kujawsko-pomorski, wzywając Radę do tego, żeby przestała łamać prawo i wywiązała się ze swojego ustawowego obowiązku. My podzielamy argumentację pana wojewody i na wniosek 10 bodajże radnych, jeżeli dobrze pamiętam, na wniosek 10 radnych ta sesja została zwołana. Liczymy na to, że jakaś refleksja, opamiętanie spłynie również na radnych Platformy Obywatelskiej. Pewne przejawy takiego opamiętania mieliśmy podczas ostatniej sesji, kiedy w głosowaniu nad absolutorium dla prezydenta Grudziądza dwóch radnych wstrzymało się od głosu. No i liczymy, że być może uda nam się ten absurd na dzisiejszej sesji zakończyć. Jeżeli nie, no to będzie on trwał dalej, będziemy dalej się przepychać. Mam nadzieję, że uda nam się to zakończyć. Jak Państwo wiecie, no kilka dni temu podczas sesji absolutoryjnej prezydent Grudziądza otrzymał absolutorium z wykonania budżetu. Uważam, że dla każdego radnego, który uczestniczy w posiedzeniach Rady, który słucha od wielu miesięcy informacji na temat sytuacji szpitala, który śledzi to, co się dzieje z budżetem miasta, który śledził to, jakie dziesiątki milionów zostały wrzucone jakby do studni pod nazwą strata, pokrywanie straty szpitala. Każdy, kto to wiedział i głosował za udzieleniem absolutorium, no moim zdaniem mija się, ma kłopot ze zdrowym rozsądkiem po prostu. I ostatnia rzecz, to jak wygląda dzisiaj sytuacja finansowa miasta, jak wygląda wiarygodność miasta, dowodzi też na co zwracała uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, ale co de facto potwierdził sam prezydent Grudziądza, chyba jednak o tym zapominając, który w wyjaśnieniach dla RIO napisał, że nie wyemitował w grudniu transzy 16 milionów obligacji gminnych, do których był upoważniony, a nawet zobowiązany przez Radę Miejską, że nie wyemitował ich z powodu tego, że zwrócił się z propozycją do 12 banków i żaden z nich nie odpowiedział, nie podjął ryzyka wyemitowania papierów dłużnych miasta. Proszę Państwa, to najlepszy dowód tego, co Robert Malinowski zrobił z finansami publicznymi w tym mieście. Jeszcze kilka lat temu zapowiedź emisji obligacji komunalnych powodowała, że banki stały w kolejce i biły się o możliwość wyemitowania tych papierów, ponieważ trudno sobie wyobrazić papier pewniejszy i lepiej oprocentowany niż gminne obligacje. Dzisiaj, jak się okazuje, obligacje Grudziądza mają wartość śmieciową i żadna poważna instytucja finansowa nie podejmuje ryzyka ich emisji. To tylko dowód na to, jak ciężko będzie z tej sytuacji komukolwiek. Czy to będzie kolejny prezydent Grudziądza, czy to będzie komisarz powołany, jak ciężko będzie z tej sytuacji, do której pan prezydent Malinowski doprowadził, miasto i szpital wyprowadzić. Proszę Państwa, to wszystko, co dzieje się wokół wyjaśniania, a raczej chcę powiedzieć ukrywania przez władze miasta informacji na temat
szpitala może mieć dwa powody. Pierwszy to jest, każe wątpić w zdolności intelektualne ludzi kierujących miastem, ale ja tego nie podejrzewam. Traktuję ich jako ludzi inteligentnych. A drugie, jest to kurczowa próba uniknięcia odpowiedzialności za sytuację, do której konkretne osoby doprowadziły. To jest zarówno pan prezydent miasta Robert Malinowski, jak również cała ekipa, która z panem prezydentem od wielu lat radośnie Grudziądzem zarządza. To jest pan dyrektor Nowak, pieszczoch Platformy Obywatelskiej, człowiek bardzo wysoko w strukturach Platformy Obywatelskiej, pozwalający sobie na bezkarność, mający poparcie byłej pani premier z Platformy Obywatelskiej, również marszałka województwa. Audyt pokazuje zarówno niegospodarność, łamanie procedur przetargowych, ba, ustawianie wręcz przetargów, pokazuje trwonienie pieniędzy publicznych. Ktoś za to konkretnie, personalnie musi ponosić odpowiedzialność. Próba przerzucania tego na twierdzenie, że nie są organem założycielskim, no wiecie Państwo, no już można o różnych rzeczach dyskutować, ale z głupotą trudno tutaj dyskutować. Chcę również podnieść ten wątek, na który zwrócił uwagę pan Andrzej Wiśniewski. Proszę Państwa, ci radni, którzy wbrew negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej głosują za absolutorium dla władz miasta, biorą odpowiedzialność za sytuację nie tylko szpitala, biorą odpowiedzialność za sytuację Grudziądza. Muszą być tego świadomi, wpisują się w jakiś zły ciąg zdarzeń, ale personalnie biorą odpowiedzialność za decyzję pana prezydenta Malinowskiego, jego otoczenia, dyrektora szpitala i muszą być świadomi, że konsekwencje tego kiedyś również w sensie moralnym, etycznym, ale może i prawnym będą musieli ponieść. Nie może być sytuacji takiej, to jest apel do państwa, do mediów, by społeczeństwo miasta Grudziądza nie było poinformowane, nie było w sposób obiektywny informowane o tym wszystkim, co się dzieje. To jest, oczywiście to jest obowiązek władz miasta, ale one tego nie chcą czynić. Czyli również apel do państwa, byście, tak jak to do tej pory czynicie, informowali mieszkańców o tej sytuacji. Samorząd jest oparty na demokratycznym wyborze, na tym, że każdy wybrany w demokratycznych procedurach odpowiada przed swoimi wyborcami. I przede wszystkim odpowiedzialność tych ludzi jest przed wyborcami, czyli mieszkańcami Grudziądza. Ja wstydziłbym się być w ich skórze, w ich sytuacji, kiedy są świadomi chyba, bo przecież to nie są ludzie nieinteligentni, jaki jest stan i kto do tego doprowadził. Natomiast o tym, jaka będzie odpowiedzialność personalna osób podejmujących decyzje, decyzje finansowe, decyzje kadrowe, decyzje związane z przetargami, o tym będą decydowały organa ścigania. Są zgłoszone wnioski do wielu instytucji kontrolnych, które sprawdzają to wszystko, co może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji karnych. Chcę tylko dodać, że pan wojewoda do prokuratury zgłosił pewne rzeczy, pewne osoby, że tak powiem, są tam w tych wnioskach umieszczone. Czekamy na to, co prokuratora stwierdzi. Że organ nadzoru nad działalnością samorządu, jakim jest wojewoda kujawsko-pomorski, te wezwania skierowane najpierw do prezydenta Grudziądza, a następnie do radnych Rady Miejskiej o zaprzestanie łamania prawa, no, że z tego będą płynęły jakieś konsekwencje, ponieważ odpowiedzią na to wezwanie ze strony tej grupy radnych, która złożyła inicjatywę uchwałodawczą, jest chęć jakby zaprzestania, skończenia z praktyką łamania prawa, czyli nie powoływania Rady Społecznej. Jeżeli okaże się, że decyzją większości w Radzie Rada z tego obowiązku się nie wywiąże, czy nie skorzysta z tego wezwania do pana wojewody, no to liczę na to, że wojewoda jako organ nadzoru ma również instrumenty do tego, aby z tego łamania prawa
wyciągnąć w stosunku do Rady konsekwencje. Takie instrumenty są i wierzę, że pan wojewoda z nich skorzysta. No, jedną z tych możliwych negatywnych konsekwencji, to już mówiłem o niej, praktycznie odmowa powołania, znaczy uznania się za organ prowadzący, praktycznie powinna szpital natychmiast wprowadzić w stan paraliżu. Ponieważ tak jak powiedziałem, szpital w tym momencie nie ma prawa złożyć żadnego zamówienia, nie ma prawa rozpisać przetargu, przyjmować ofert na dostawy leków, prawda, innych i tak dalej, ponieważ każdy z tych dokumentów wymaga wskazania organu prowadzącego. To, że szpital nie został sparaliżowany, to dzieje się tak dlatego, że mimo tego zachowania prezydenta Grudziądza, dyrektor szpitala konsekwentnie wpisuje tam jako organ prowadzący miasto, gminę miasto Grudziądz. Dzięki temu szpital w ogóle funkcjonuje. Ale kwestionowanie tego, dzisiaj jest to już sprawa powszechnie znana, znalazła się w sądzie, o tym mówi się w mediach, więc oczekuję, że w każdej chwili może dojść do reakcji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ pamiętajmy, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który odpowiada za bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa, za który je finansuje, okazuje się, że przekazuje duży kontrakt, około 200 milionowy, do szpitala, który nie ma organu prowadzącego, ani nie ma ustawowego organu, jakim jest Rada Społeczna. W związku z tym należy oczekiwać, że w którymś momencie Narodowy Fundusz Zdrowia zachowa się tak jak racjonalnie, czyli odmówi realizacji kontraktu z podmiotem takim, o którym mówimy. I co to oznacza dla szpitala, i co to oznacza dla Grudziądza i tak dalej, no nie muszę państwa przekonywać. I jest to bardzo poważne niebezpieczeństwo. Jest to po prostu igranie z ogniem i stąd nasze wezwanie, nasza inicjatywa i nasze wezwanie, również zawarte nie tylko w tym oświadczeniu, ale zawarte nie tylko w tym uzasadnieniu, ale w oświadczeniu, które jako klub radnych przyjęliśmy na ostatniej sesji i które przekazaliśmy również panu wojewodzie, wzywające prezydenta Grudziądza do tego, aby przestał łamać prawo, odmawiając uznania, że miasto jest organem prowadzącym do szpitala. Ja rozumiem pana wtedy ówczesnego pełniącego obowiązku. No chciał wiedzieć tak naprawdę, na co się decyduje, tak? Na co się zdecydował, bo on już wtedy był pełniącym obowiązki. No i wcale się mu nie dziwię, że tak chętnie oddał ten szpital z powrotem, kiedy coś takiego zobaczył, tak? Więc taki przeciętny mieszkaniec Grudziądza, no pewnie gdyby wiedział wszystko o tym audycie, tak? O to, jak, kiedy to zostało zrobione, na czyj wniosek zrobione i jakie są wyniki, to pewnie by miał znacznie większą wiedzę i większy niepokój. Ale nam nie chodzi o wzniecanie niepokoju mieszkańców. My chcemy niepokój wzbudzić u władz miasta. Wiecie państwo, ja nie wiem, jak to komentować. No, jest to audyt wykonany przez firmę zewnętrzną. Według wszelkich procedur w tego typu sytuacjach przewidzianych i pan prezydent miasta, jego otoczenie mówi, ale nierzetelny, my się z nim nie zgadzamy. To proszę pokazać, gdzie, w którym momencie jest nierzetelny, bo jest to kwestionowanie również wiarygodności firmy, która to wykonywała i ówczesnego dyrektora szpitala, który to zlecił i pod jego nadzorem ten audyt był wykonywany. Opłacony również. Ja zresztą zaczynam się zastanawiać na poważnie nad zdolnościami intelektualnymi. To nie był tylko taki gest jakiś słowny. Bo proszę państwa, program naprawczy, w cudzysłowie, który zaproponował pan dyrektor Nowak na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu, no ja nie wiem, czy go w ogóle ktoś poważnie, ktoś, kto się zna trochę na ekonomii, może poważnie rozpatrywać. Długi inwestycyjne, niech zabierze spółka zewnętrzna i nie wiadomo, co z nimi zrobi. Długi bieżące, no to wezmę następne 100 milionów kredytu, które ktoś mi rozłoży na 20-25 lat i hulaj dusza, piekła nie ma, będę dalej sobie rządził. Człowiek, który doprowadził do takiego
rozdysponowania majątkiem państwowym, który zadłużył szpital, to wszystko również za wiedzą, zgodą władz miasta, władz województwa, bo tu jest odpowiedzialność również Platformy na poziomie województwa. Jeszcze raz przypomnę, pan doktor Nowak mógł sobie pozwolić na to, bo był również doradcą pani premier Kopacz. Człowiek bezkarny, no pieszczoch Platformy, proponuje rozwiązania, które są, mówiąc wprost, po prostu głupie. No, więc pytanie jest takie, jak poważnie traktować ludzi, którzy doprowadzili do tak złej sytuacji i dalej uważają, że się nic nie stało, wprowadzając ludzi w błąd. On miałby sens, ale tylko w jednym, jedynym przypadku. To znaczy, bo to się będzie nazywało sprzedaż nakładów inwestycyjnych, co powoduje, że de facto długi szpitala, przynajmniej gro tych długów, miałoby być przekazane do spółki Grudziąckiej Inwestycje Medyczne. To właściwie mieści się w głowie, ale trzeba widzieć tego konsekwencje. Dlatego ja na sesji mówiłem, że gdyby prezydent Grudziądza podczas tej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego słuchał i rozumiał, co mówi dyrektor szpitala, to powinien tam dostać od razu zawału serca. Ponieważ ja bym chyba dostał, gdybym był na jego miejscu. Dlaczego? Dlatego, że umieszczając te długi w GIM-ie, po pierwsze trzeba do tego GIM-u wnieść cały wybudowany szpital. Pewna część tego szpitala już jest w GIM-ie, ale trzeba wprowadzić cały majątek. To raz. I dwa, trzeba zapewnić tej spółce obsługę tego długu. A co to oznacza? To oznacza transfery ze strony miasta w wysokości około 40 milionów rocznie. I jeżeli to się zapewni, to oczywiście ten program będzie miał ręce i nogi, bo szpital od następnego dnia zacznie normalnie funkcjonować, będzie oddłużony. Ale widzicie Państwo wszystkie inne konsekwencje tej sytuacji. Dlatego ja, mówiąc o tym, pytałem jeszcze dyrektora Nowaka, kiedy zapoznałem się z tym jego planem, mówię, ale czy ty masz obietnicę, że w tym będzie uczestniczyło miasto? No bo jakby to wydaje mi się zupełnie niemożliwe. No i on odpowiada, że nie ma. No to w tej sytuacji jest to literatura fantastyczna. Bo gdyby miasto rzeczywiście przyjął tak, 40 milionów taki transfer, na taki transfer jesteśmy rocznie przygotowani, no to wtedy można mówić, że tak, no może coś można w tym kierunku robić. Natomiast to, czego się nie robi tak naprawdę, bo ja uważam, proszę Państwa, że ten szum wokół szpitala, on trwa oczywiście już tak naprawdę 2 lata, ale przez ostatnie 7 miesięcy to już jest krzyk wręcz. Od momentu, kiedy ogłosiliśmy, pracowała nasza komisja, kiedy ogłosiliśmy wyniki, i od tego czasu nie zrobiono praktycznie nic. Ja uważam, że 6 miesięcy to był wystarczający okres do tego, żebyśmy dzisiaj mogli już mówić o zrestrukturyzowanym długu szpitala, i uważam, że to wystarczający czas, żeby sprowadzić koszty finansowe szpitala, one są przyczyną całego nieszczęścia, do rozmiarów 10-15 milionów złotych, i one na tym poziomie powinny być. Ale oczywiście nie są, wynoszą dzisiaj 40 milionów i wszystko wskazuje na to, że idziemy w kierunku straty za rok 2016 na poziomie 50-60 milionów złotych. No, czyli to jest prosta droga do katastrofy. I w tym wszystkim prezydent Grudziądza zachowuje się w ten sposób, że mówi, to nie ja, to nie mój szpital, to nie moje długi, i koniec. I niestety to jest bardzo kosztowne odwlekanie sprawy. To, że idźmy, że to nie jest nasz szpital, to po prostu pan prezydent, no, taką niedźwiedzią przysługę, jaką mu zrobiono, to się po prostu w głowie nie mieści. To jest po prostu, no nie wiem, on powinien z tą osobą porozmawiać, bo jeżeli to jest on sam, no to ze sobą musi porozmawiać, ale jeżeli to jest jego pracownik, ja podejrzewam, kto to jest, ale że tak powiem pewności nie mam, więc nie będę mówiła nazwiska, to naprawdę ta osoba to nie jest jego przyjaciel. Oj, na pewno nie. Na to przeniesienie, na tą sprzedaż jakby nakładów zgodzą się wierzyciele, co wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne. Oni oczywiście się zgodzą pod warunkiem, że otrzymają stosowne zabezpieczenia. Takie zabezpieczenia może dać tylko i takie gwarancje może dać tylko
miasto, ale nie wiem, na ile dyrektor Nowak ma podstawy do tego, aby sądzić, że wierzyciele na coś takiego przystaną. Panie redaktorze, ja bym powiedział nawet więcej. Ani my, posłowie, ani pojedynczy radni nie są stroną w tym toczącym się działaniu. Ale gdyby nie determinacja radnych Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie to, że oni starają się dotrzeć do informacji, do źródeł, to wydaje się, że do tej pory byłoby zamiatane pod dywan i społeczeństwo Grudziądza nic by na ten temat nie wiedziało. Ale dlatego jest tak ważne również podjęcie pewnych działań przez Radę Miasta, ponieważ nie tylko pojedynczy radny, ale Rada Miasta, która została wybrana w demokratycznych wyborach przez mieszkańców Grudziądza, ma nie prawo, ma obowiązek. Obowiązek w takich sytuacjach występować, a nie przyklepywać wszystko, co do tej pory było, dając absolutorium, nie chcąc rozgrzebywać spraw, nie chcąc wyciągać informacji, nie domagając się informacji, bo to nie klub powinien to robić, to wszyscy radni powinni czuć się za to odpowiedzialni. I wtedy by wyszło precyzyjnie, jacy wierzyciele, ile w szczegółach, jakie poszczególne partie pieniędzy, z kim rozmawiać. My nie jesteśmy stroną, natomiast za waszym pośrednictwem, i jeszcze raz wam za to dziękuję, chcemy krzyczeć, mówić o sytuacji, która może pociągnąć za sobą nie tylko szpital, ale może pociągnąć za sobą miasto. Dzisiaj fakty, które są jasne i oczywiste, to, że nie mamy Rady Społecznej Szpitala, to jest fakt. To w zasadzie można postawić też tezę, że nie mamy organu nadzoru nad tym szpitalem, bo go nie ma. Bo jeżeli ten organ nie chce powołać dzisiaj Rady Społecznej, to go nie ma. I kolejna teza to jest taka, że prezydent miasta Robert Malinowski utracił zdolność sprawowania władzy. Utracił. On dzisiaj tej władzy nie ma w mieście. Wreszcie, a mianowicie ta niebotyczna skala marnotrawstwa, ale też i łamania prawa, swój jak gdyby taki pierwszy incydent miała w momencie, kiedy sprzedawano bloki przy ulicy Libelta i Żeromskiego. Państwo pamiętacie, te wszystkie transakcje zostały sądownie unieważnione i w konsekwencji będzie to niosło ze sobą daleko idące bardzo poważne konsekwencje finansowe dla budżetu miasta. Ale co się stało w ostatniej chwili? Pomimo unieważnienia tych aktów notarialnych, GTBS w Grudziądzu i tak zaserwował tym mieszkańcom mieszkającym w tej starej zabudowie bardzo wysokie czynsze na poziomie 7 zł 35 groszy. Ci mieszkańcy oczywiście skierowali sprawę do sądu i niedawno, w zasadzie przed chwilą można powiedzieć, zapadło już rozstrzygnięcie. Sąd stwierdził, że tak wysoka stawka 7 zł 35 groszy jest nieadekwatna do stanu tych zasobów i nakazał GTBS-owi w Grudziądzu zmienić tą stawkę i urealnić do stanu faktycznego tych nieruchomości i do możliwości finansowych mieszkańców. Są to oczywiście kolejne straty dla miasta. Każdy taki proces kosztuje GTBS w Grudziądzu prawdopodobnie około 4000. Wydaje nam się, że każdy z tych mieszkańców, czyli kilkadziesiąt pozwów tego typu, będzie trzeba uregulować, opłacić. Jest to kolejny dowód na niegospodarność, na marnotrawstwo, ale też na szkodzenie mieszkańcom Grudziądza przez prezydenta Roberta Malinowskiego.